Witam moi drodzy kochani widzowie dziś ponownie. Kolejna informacja, no i bardzo ważna. Chyba szykują na powrót tego czegoś. No ale przejdźmy do tej informacji. Cytuję. Obserwujemy 10-krotny wzrost zachorowań na COVID-19 w ciągu miesiąca, poinformował główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Profesor Robert Flisiak zwrócił uwagę, że jesienią może spodziewać się dalszego wzrostu liczby chorych. Trwają prace nad aktualizacją szczepionki. No ale drodzy widzowie, przejdźmy dalej do tej informacji. Jak poinformował główny inspektor sanitarny, 3 tygodnie temu firma Novavax złożyła wniosek o rejestrację zmodyfikowanej szczepionki opartej na wariancie JN1. Jeśli firma zarejestruje szczepionkę w optymistycznym wariancie do połowy sierpnia, to realnie ta szczepionka pojawi się w magazynach w drugiej połowie września. Czyli drodzy kochani widzowie, z tych informacji wynika po prostu, że szykują na powrót znowu tego czegoś. Piszcie standardowo w komentarzach, co wy o tym myślicie. Z góry was pozdrawiam, Short Joker.